Witam serdecznie i zapraszam do oglądania filmu ze statystyki opisowej, dokładnie z wszechstronnej analizy struktury, z miar pozycyjnych, z miar położenia. Jeżeli mamy dane w postaci przedziałów, gdzie mamy początek każdego przedziału określony i koniec każdego przedziału, mamy tutaj te przedziały wyraźnie zapisane w formie tabelarycznej, na przykład od 404 do 51 czy od 65 do 72. Mamy zadaną liczebność tych przedziałów i mamy na przykład do policzenia medianę. To my w tym momencie musimy zacząć od tego, że musimy stworzyć szereg kumulowany. Jest to szereg kumulowany najczęściej liczebności. Polega on na tym, że my dodajemy do pierwszej bieżącej liczebności kolejne liczebności, jakie my mamy, te indywidualne. Czyli pierwsza liczebność kumulowana to jest 6. Kolejna 15 wzięła się z tego, że do poprzedniej kumulowanej dodaję bieżącą liczebność pojedynczą, mam 15. Gdy do 15 dodam kolejną liczebność indywidualną 19, dostaję 34. I w ten sposób schodzą 71, dalej idąc przykładowo plus 5, mam 76, plus 2, 78, 78 plus 2, dostaje 80, czyli tyle, ile mamy zbadanych jednostek. Jeżeli my musimy wyznaczyć medianę, to my musimy wiedzieć, że to jest inaczej kwartyl drugi, czyli jakby miara pozycyjna, która mówi o połowie zbiorowości, gdzie, w którym z przedziałów może się zawierać połowa zbiorowości. I w szeregu kumulowanym, który tutaj mamy stworzony, musimy znaleźć, gdzie się znajduje 40. 40 dlatego, bo nasza zbiorowość liczy 80 jednostek, a więc 40 po raz pierwszy zawiera się w szeregu kumulowanym w tym miejscu. I to jest dla mnie już wstępna informacja, że mediana zawiera się w przedziale od 44 do 51. To już jest wskazówka dość dużo mówiąca, bo możemy teraz dopiero po wskazaniu pozycji, czyli miejsca, gdzie zawiera się mediana, mamy możliwość podstawienia pod konkretny wzór. Wzór może wydawać się nam pokomplikowany, ale sobie wszystko po kolei możemy omówić. X0ME to jest początek przedziału, gdzie jest mediana. Początek przedziału generalnie zawsze się oznacza, że to jest X0 z dopiskiem I. Jeżeli I to jest któregoś tam, pierwszego, drugiego, trzeciego. Jeżeli z dopiskiem ME to jest przedział, gdzie występowała mediana. U nas będzie to wynik 44. N przez 2 to jest właśnie ta część zbiorowości, którą szukaliśmy, żeby wyznaczyć medianę. A więc jeżeli liczebność równa się 80, to w miejsce N-a wpisuję 80 przez 2, będzie to 40. I teraz minus. To, co tutaj mamy, to jest suma pewnej liczebności, czyli suma tej konkretnej jakiejś tam kolumny NI, ale nie od pierwszego wyrazu do ostatniego, ale od pierwszego aż do przedziału, gdzie poprzedzającego medianę. Czyli jeżeli tu się zawierała, powiedzmy, nasza mediana, to nas interesuje, ile było jednostek wcześniej niż przedział mediany. A takich jednostek 6, 9 plus 19 było 34. Czyli można inaczej mówiąc powiedzieć, że ta suma liczebności dla przedziałów wcześniejszego niż mediana to jest liczebność kumulowana dla przedziału wcześniejszego. Czyli jak tu jest przedział mediany, ja biorę liczebność kumulowaną dla przedziału wcześniejszego. W mianowniku mam N, ME. Mała literka N oznacza liczebność, ME, jak mówiłam, mediany. A więc jeżeli tu jest przedział, w którym zawiera się mediana, to tu jest liczebność tego przedziału. Czyli 13 podstawię w mianowniku. A H, ME to jest rozpiętość tego przedziału mediany. Czyli jeżeli mam przedział mediany między 51 a 44, to ja mogę powiedzieć, że rozpiętość tego przedziału to 7, bo 51 minus 44 to 7.
Gdy odpowiednio podstawimy te liczby, otrzymujemy wynik. Wynik należy każdy zinterpretować, a mediana zawsze jest interpretowana zawsze w ten sposób, że połowa badanej zbiorowości, my tu przyjęliśmy, że na przykład są to przedsiębiorstwa, czyli połowa, medium, połowa naszych zbadanych przedsiębiorstw miała dochód mniejszy lub równy temu wynikowi 1 000 000 zł, akurat były takie jednostki. Czyli można powiedzieć, że połowa zbiorowości miała jakieś wyniki, tu akurat dochodu, mniejsze lub równe, czyli maksymalnie 47. I jeżeli połowa miała wyniki mniejsze lub równe maksymalnie 47 milionów złotych, po przecinku wiadomo dokładnie, to oznacza, że pozostała część przedsiębiorstw miała ten dochód większy lub równy. Jeżeli jedni mieli mniej lub dokładnie, to druga część zbiorowości miała ten dochód większy lub równy temu, co właśnie policzyliśmy w jednostce 1 000 000 zł, wiadomo, na końcu kropka. Jeżeli potrzebujecie omówić swoje zadania, jak najbardziej możecie kontaktować się ze mną, pisząc na zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. Ja kończę omawianie tego zadania. Przeglądajcie wszystkie playlisty, jakie dla Was przygotowałam, nie tylko ze statystyki opisowej czy matematycznej. Te wszystkie przedmioty ilościowe, wszystko jest dla Was. Jeżeli macie pytania do filmów, zadawajcie je. Jeżeli chcecie je po prostu skomentować, jak najbardziej komentujcie. Subskrybujcie, przeglądajcie te playlisty i udostępniajcie filmy znajomym. Pozdrawiam i zapraszam do nauki.